Cześć, jestem Grzesiek, a to jest moja odpowiedź na wyzwanie Marcina Osmana na wideoblog wyzwanie, które pojawiło się jakiś czas temu na grupie Biznes Ci Ucieka Mastermind na Facebooku. Krótki filmik zamiast wpisu, filmik o tematyce może trochę filozoficznej, może trochę rozwojowej. Ale zacznijmy od Lorenzo Zarabi. Jeżeli widzieliście film Lorenzo Zarabi, to pamiętacie może taką scenę, gdy główny bohater wędruje przez pustynię przez długi, długi czas, wędruje razem ze swoim towarzyszem. Cała podróż już ma się spalić na panewce, bo oni dosłownie umierają na tej pustyni, są cali, urosani w piasku, są zmęczeni. Pewnie jacyś chorzy, ledwo co idą przez tą pustynię i nagle za wydmy okazuje się, że tam płynie rzeka i jest cywilizacja, jest statek i oni się cieszą, a w zasadzie cieszy się towarzysz Lorenza, bo sam Lorenz jest w takim lekkim szoku, nie wie co powiedzieć. W tym momencie na drugiej stronie rzeki, na drugim brzegu, tam podjeżdża jeździec i krzyczy do Lorenza: kim jesteś? Kim jesteś? I to zdanie było, czy stało się kwintesencją całego filmu, bo cała ta historia mogłaby zostać podsumowana w tym jednym zdaniu. Kim jesteś? Lorenz przez cały film starał się odnaleźć samego siebie i starał się znaleźć swoje miejsce w świecie. Czy jest ze świata angielskiego, świata kolonii angielskich, czy jest ze świata arabskiego, świata swoich przyjaciół i świata plemion, które jednoczył w trakcie swojej wędrówki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że patrząc na to, co się dzieje w świecie rozwoju osobistego, świecie szkoleń z rozwoju osobistego, mam wrażenie, że coraz więcej trenerów w sposób lepszy bądź gorszy fokusuje się i skupia na jednym problemie, na problemie identyfikacji tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Ostatnio przesłuchałem audiobooka Strategię Beethovena, audiobooka Fabiana Błaszkiewicza, który w dużej mierze również skupiał się właśnie na tym, to znaczy był poświęcony temu, kim tak naprawdę jesteś, jaka jest twoja misja życiowa, jaki jest twój motyw, jaka jest twoja misja życiowa, jaki jest twój motyw, co tak naprawdę chcemy robić w życiu. Byłem też na spotkaniu w Business Linku, które pomimo tego, że poświęcone stricte marketingowi, w pewnym sensie opierało się też głównie na tym pytaniu. Prowadzący pytał poszczególne osoby, kim jesteś. W znaczeniu nie tylko gdzie pracujesz, czy kim jesteś z zawodu, ale kim jesteś w tym, co robisz. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca na myśl, to jesteś zwycięzcą, dlatego z bardzo dużą dozą rezerwy podchodzę do tego typu zagadnień. Jeżeli ktoś mówi mi, że najważniejsze jest to, kim jestem, no to kurczę, jestem zwycięzcą. Tak i tyle. Jest taki bardzo fajny fanpage Smutni Trenerzy Rozwoju Osobistego, który bardzo dobrze sparodiował to podejście właśnie, takie super hura optymistyczne, że wierz w siebie i sekret, i prawo przyciągania, i bądź świadomy tego, kim naprawdę jesteś, to wygrasz wszystko. Tylko że sprawa nie jest taka prosta. Bo gdy zacząłem się samemu zastanawiać nad tym pytaniem, kim jesteś tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakąś misję życiową i no, górnolotnie to zabrzmi, ale cel na świecie, cel w świecie, jaki mamy do osiągnięcia, czy jaki ma każdy z nas, no to okazuje się, że sprawa nie jest tak prosta, bo musisz spojrzeć na swoje życie wstecz, na to, co robiłeś do tej pory, co cię ukształtowało. Trenerzy też zresztą wskazują na jedną z takich metod odpowiadania sobie na to pytanie, mówiąc, że okej, jeżeli chcesz wiedzieć, kim jesteś, to zastanów się, kim chciałeś być w dzieciństwie na przykład. Okej, nie pamiętam. Ale tak serio, to jest jedna z technik. Jest jeszcze całe mnóstwo, jakieś, nie wiem, okna iluzji, techniki medytacyjne i tak dalej, i tak dalej. Jest medytacja ignacjańska, która moim zdaniem może pomóc. Jednak w tym wszystkim zabrakło mi czegoś, jednego elementu. Doszedłem do wniosku, że w zastanawianiu się nad tym, kim jesteś, chodzi o to, żeby spojrzeć na swoje życie, spojrzeć wstecz
i zastanowić się, co mi to dało w miejscu, w którym jestem teraz. A żeby spojrzeć wstecz, to trochę tak jak Steve Jobs opowiadał na wykładzie na uniwersytecie, trzeba połączyć swoje kropki. Czyli okej, na początku moją pracą było... moją pierwszą pracą na umowę to było bycie tajemniczym klientem w salonach telefonii komórkowej. Więc okej, byłem tajemniczym klientem, potem byłem sprzedawcą, potem byłem animatorem młodzieżowym, animatorem sportowym, HR-owcem w fundacji, a teraz jestem startupowcem. Tak? I okej, od jednego do drugiego. Tylko co mi to daje? Niewiele. Nie potrafiłem sobie odpowiedzieć mimo wszystko dalej na to pytanie, które stawiał w filmie Lawrence'owi z Arabii, nieznajomy na drugim stronie brzegu. Kim jesteś? Więc porzuciłem w pewnym momencie wszystkie książki coachingowe i nagrania jakieś YouTube'owe, coachingowe, TEDxy, nie TEDxy, inne takie. I skupiłem się na ludziach, którzy zarabiają z opowiadania historii, więc pewnie się na tym znają. Pisarze i filmowcy, reżyserzy filmowi. Co się okazało? Okazało się, że opowiadanie historii na zasadzie od punktu do punktu, łączenie tych kropek w taki sposób, niekoniecznie jest dobrym łączeniem, bo opowiadanie... Okej, najpierw byłem tajemniczym klientem w salonach komórkowych, a potem byłem takim, a potem byłem a potem takim, a takim, a takim. To nie jest dobry sposób opowiadania. Okazuje się, że żeby opowiedzieć dobrą historię, trzeba przyjąć nie zasadę i potem, i wtedy, i potem, i wtedy, tylko żeby zrozumieć, o co chodzi w historii i zrozumieć, do czego ona nas prowadzi, trzeba przyjąć narrację dlatego i ale. Coś się wydarzyło, dlatego wydarzyło się coś innego, ale wydarzyło się coś po drodze, dlatego wydarzyło się znowu coś innego, ale znowu i dlatego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób konstruowane są, jak się okazuje, najlepsze filmy i najlepsze fabuły. Na pewno South Park jest tak konstruowany, bo twórcy South Parku nieraz na wykładach sami tłumaczą tego typu rzeczy. Na pewno polska fantastyka w dużej mierze jest tak konstruowana, bo wiele razy na spotkaniach z autorami fantasy spotkałem się z tym, że oni powoływali się na to, jak skonstruować dobrą książkę, jak skonstruować dobrą fabułę. Właśnie na ten element narracji, czyli dlatego, ale. No i na pewno Orson Welles też na to wpadł. Jeszcze nie oglądałem filmu F jak fake. Nie oglądałem tego filmu jeszcze, ale wiem, że tam Orson Welles bardzo wykorzystuje to i nie wykorzystuje nie tylko w wydarzeniach, ale też w myślach. Pomyślałem kiedyś to, dlatego pomyślałem potem tak i takie było moje podejście. Ale po drodze zdarzyło się coś takiego. Dlatego ja pomyślałem tak i tak dalej, i tak dalej. Narracja nie musi być wcale wykonywana za pomocą wydarzeń, może być za pomocą myśli. Wracając do głównego pytania, czyli kim jesteś, jak się to wszystko ma, ta cała narracja? Ano ma się tak, że być może w odpowiedzi na to pytanie, kim jesteś, musisz spojrzeć na swoje życie, ale nie z perspektywy łączenia kropek jedna po drugiej, że wtedy działo się to, a teraz jestem tutaj. Tylko może warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego postąpiłem tak, a nie inaczej? Okej, bo zrobiło się to, ale po drodze stało się tak. Dlatego ja zrobiłem coś innego. I być może to doprowadzi nas do sytuacji, w której jesteśmy w danym momencie, bo może pomiędzy tym dlaczego, ale, występuje jeden refren powtarzający się, jeden jakiś pchający nas do przodu motyw. Ten motyw to chyba to. To jest chyba odpowiedź na pytanie, kim jesteś. Tak sądzę. Swoją drogą, ostatnia rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to to, że za mną, nie wiem czy to widać, tam i tam, są takie karteczki na ścianie i to jest cała fabuła, książki, nad którą pracowałem. Kiedyś wymyśliłem
fabułę opowieści, rozgrywającej się w nieco innym świecie niż nasz, trochę w takiej alternatywnej rzeczywistości XIX wieku. I pomyślałem, że to spiszę, bo jest to naprawdę, naprawdę fajna historia. Tylko że oprócz tego, że mamy fajną historię, która ma jakiś swój motyw, to potrzebowałem udoskonalić swój kunszt. Bo to nie jest tak z książką, wydaje mi się, że to nie jest tak jak na przykład z wpisami na blogu albo z filmikami na sieci, że one są krótkie, 11 minut, krótkie 10-11 minutowe, może trochę mniej i już, i wszyscy są zadowoleni. Wydaje mi się, że w przypadku książki, jeżeli rzeczywiście masz coś do powiedzenia, to musisz ją trochę dopracować, zanim ją wypuścisz. Ja tam to napisałem w dużej mierze. No, okazuje się, że napisałem to właśnie w taki sposób i wtedy to, i wtedy to, i wtedy to, wtedy to, wtedy to, pozostawiając ten refren i ten motyw przewodni książki trochę w tle dla czytelnika do myślenia się. Teraz już wiem, że to błąd. Dlatego muszę przerobić całą tą narrację, która jest za mną. A jakbyście byli ciekawi, o czym to jest, to dajcie mi znać, to wam wyślę jakiś fragment może. Okej. Pozdrawiam i powodzenia w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, kim jesteś?